Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was z miejsca, które już znacie. Wróciliśmy do Tomka, rekuperacja została już wykonana. Pan miał tutaj dobre zadanie, bo ułatwione. Mógł sobie położyć te nasze rury od rekuperacji na konstrukcji. Niestety troszkę nam poprzesuwał konstrukcję, więc musimy go sprawdzać i ją poprawić. Ale w niektórych miejscach tylko, nie? Tylko tam, gdzie chyba wchodził tam na górę. Trzeba przelecieć całe. Teraz Zobaczcie, jak wygląda nasz wypuścik. No, wypuścik rzecz konieczna. Zobaczcie, ile tutaj rurek idzie, ale duża powierzchnia, więc zobaczcie, że jest zrobione tak, że w oddalone zakątki chałupy to pod jeden anemostat idą dwie rury, żeby to powietrze jakoś zrównoważyć. Dlatego też w sumie zrobienie dwóch rekuperatorów byłoby chyba karkołomne, bo byśmy mieli dwie maszyny, które wyciągają i wdmuchują powietrze, więc ktoś naprawdę fachowiec by musiał to ustawić, żeby nie tworzyły się podciśnienia, nie? Fachowcy, weźcie się, wypowiedzcie w komentarzach. Właśnie, może ktoś z Was wie. Plus dla Pana, bo zrobił tutaj te anemostaty tak, że możemy sobie je podnieść do góry. One nie są przyczepione nigdzie na stałe, więc sobie je podniesiemy do góry i dopiero później, jak sobie zrobimy dwie płyty, to sobie je przewiercimy od góry i sobie je przełożymy, nie? A teraz idziemy sobie. Tak. Idziemy sobie na lokację, gdzie pracujemy. Zobaczcie, tutaj magistralka się ciągnie, trochę jak taka scena w Matrixie, jakie te macki są, nie? Tak. Tutaj i już, tam skręca. Tu już zrobiliśmy pierwszy sufit. Sufity są na pierwszy raz zrobione. Tutaj jest w łazience. Zrobimy sobie kilka pomieszczeń i majster sobie wyrobi masę i będzie sobie szpachlował łączenia. No. Teraz zaczynamy następny pokój. Pokażę jeszcze, gdzie to się tu schodzi. Schodzi się to tutaj. O, tu się schodzi i tu coś z tym będzie się działo, ale to nas nie interesuje. Także idziemy dalej. Zaczynamy kolejny pokój. Tutaj sobie majster już nakleja taśmę dwustronną, żeby przykleić ten nasz fartuch z folii paroizolacyjnej. No i no mów. I powiem Wam, że fajnie to wychodzi, bo estetycznie naprawdę, a później jak się dokłada płytę, to nic tam nie wadzi, ta folia się nam nie podwija, po prostu przykładamy i dokręcamy. No jak widać, lasery są rozłożone, ponieważ trzeba sprawdzić, czy te nasze profile się nie przesunęły. No i robimy to już trzecie pomieszczenie. Jest plan, żeby naprawdę szybko to zrobić, bo jest zimno i trzeba zakryć ten sufit, żeby nam troszeczkę chociaż cieplej było, żeby to ciepło, które my sobie wytwarzamy, nie uciekało nam. Tak? Tak. Tak. No, także muzyczka sobie gra, znaczy nie teraz, bo nie może, żeby nas tam nie zdemonetyzowali. A tam, żebyśmy się nie rozpraszali po prostu. Tak. O, ja w ogóle pokażę Wam, mam sprzęcior nowy do kawy. Bo ja chciałam sobie kupić taką makitę do kawy, ale Krzysiu ma taką makitę i powiedział, że na jednej baterii to się zrobi jedną kawę, a my jesteśmy z reguły we trójkę. A i strasznie długo to trwa, jedna kawa 5 minut. Tak, i strasznie długo to trwa, a on mówi, kurde. I majster wpadł na pomysł, że trzeba kupić ekspres kapsułkowy, nie? A ja sobie przypomniałam, że mama ma, bo kupiła sobie kolbowy, a tego kapsułkowego nie używa, więc... Stary, bo on ma z 10 lat, już trochę zażółcony. Dobrze jest. Ale jest i będziemy sobie pić kawkę z ekspresu, bo ja takiej plujki sypanej to nie. Także bierzemy się do roboty, zaraz zrobię kilka przebitek, jak chłopaki pracują. I do później. Trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way. We could find a way. Find another place where we can just escape. We can just escape. We can find a way.
No i moi drodzy, dzionek powoli dobiega końca. Słuchajcie, z takich nowości, to tutaj jeszcze mamy takie tuby, które będą szły w przedpokoju. Pokazałbym wam, ale chyba ich nie wyciągnę. To są ogólnie to są takie profile LED-owe. Sam jestem ciekawy, jak to wygląda. W ogóle tak się zgrało, że to jest od Design Lightu, nie? Ale my w tym rąk nie maczaliśmy paluchów. O, zobaczcie, widzicie? To jest taki profil LED-owy i go generalnie będziemy zatapiać w naszej drugiej warstwie płyty. I tutaj... Kurde. A odbyć drugi, o. A, czekaj. O, widzicie? I tu jest... To powinno to zagrać jakoś. Jakoś takoś, nie? No. To się zatapia, chyba fizelinką czy czymś i powinniśmy... No chyba powinno później to ładnie wyglądać. Nie wiem, bo nigdy tego nie robiliśmy. Prawdopodobnie jeszcze będzie to coś takiego w sypialni. Po całej długości naszego korytarza i będzie skręcać jeszcze jak jest sypialnia, to naokoło. Bo to wiecie, bo to jest taka alternatywa zrobienia takiej jakby wnęki LED-owej, nie? Czyli mamy LEDy bez wnęki, czyli mamy LEDy i nie mamy kurzu. Jednymi słowy. Salon zostawiamy sobie na koniec. Zobaczymy ile płyt, bo zobaczcie, tutaj wychodzi na to, że jest dużo płyt, ale no metrów jest też naprawdę od groma, więc prawdopodobnie braknie. Oczywiście łazienki idą na zieloną płytę. One akurat są w mniejszych tych, ale mamy ten pokoik zrobiony. Łazienka jest też wszystko na raz zrobione, bo chcemy po prostu, dlatego od razu mówię, mało wkrętów, bo pierwszej płyty się nie wierci za bardzo. Tutaj będziemy jutro działać. Najpierw chcemy zrobić całe pomieszczenia na raz, po to, żebyśmy po prostu zamknęli... O, tu się akustyka zmieniła. Żebyśmy zamknęli sobie dach, żeby już tutaj ciepło na mnie wpadało. Znaczy, żeby zimno nie wpadało, bo wiecie, na razie, zobaczcie, ja chodzę w koszulce, ale jeszcze ze 2-3 dni powiem wam, że przyjdą naprawdę ochłodzenie. Tu mamy łazieneczkę. Garderobą. Łazieneczka jest zrobiona, to garderoba, tak? No nie wiem, nie istotne. No jest pokój, nie? I tak, no metry lecą powolutku. Teraz tak, tak jak tutaj mówiliśmy, pierwsza warstwa, się z nas śmiali się co po niektórzy, że nie mieliśmy sznurka do snopowiązałki. No nie mieliśmy sznurka do snopowiązałki, bo to na szybkości robiliśmy, ale widzicie, że zwykły sznurek czy tam szpagat trzyma się, daje radę. I teraz tak, tutaj mamy, właśnie dlatego nie było upychane już na gotowo, bo nie wiedzieliśmy, gdzie on wyjdzie rekuperacją. Czy wyjdzie tu po prawej, czy po lewej. Wyszedł sobie po lewej stronie i teraz będziemy mogli sobie dojechać wełną, dopiero tą dyszkę, zamknąć to. I jeszcze przewód elektryczny tutaj będzie musiał być wypuszczony, bo mówię, to są jedyne pomieszczenia, gdzie elektryki od góry sobie nie zrobimy. I muszę powiedzieć, że sposób na fartuchy jest bardzo dobrym sposobem. On jest, powiem wam szczerze, ani szybciej, ani wolniej w stosunku do tego, co my robiliśmy wcześniej. Podejrzewam, że nawet troszeczkę długotrwalszym efektem jest. Natomiast chodźcie, zobaczcie, gdzie on na pewno zdaje egzamin. W momencie, kiedy mamy jakieś ciasne pomieszczenia i na przykład dokładamy sobie płytę na sztywno, tak jak tutaj, a tu akurat musieliśmy sobie po całości dołożyć, bo tutaj od tyłu idziemy i musieliśmy sobie do wymiaru dołożyć. To zobaczcie, płyta ciasno wchodzi, jeśli byśmy mieli tutaj wywiniętą paroizolację na ściany, to by przy wkładaniu płyty ona nam się strasznie podwijała i byłoby tutaj rzeźba, nie? A w momencie, kiedy mamy już wszystko pozaciągane i sklejone, po pierwsze, ściana nie jest brudna od kleju, od uszczelniacza, a po drugie, to już nam się nic tutaj nie majta i po prostu jesteśmy, o, tak jak tam, widzicie? Na gotowo. Dzisiaj to zostawiamy, nie będziemy tego kleić, wiecie, więcej, bo zaraz uciekamy do domu, a najprościej w świecie to by po prostu mogło nam spaść wszystko na łeb. Jutro sobie dokończycie. Tak, jutro dokończymy. Będzie szło, bo mnie nie będzie. Szefowa jutro zostaje w domu, no bo musi popracować trochę z domu. Zresztą ma jakiś meeting. A nie wnikam, jaki meeting, nie? Tak więc tak to wyszło na dzień dzisiejszy, po przerwie. Znowu działamy na ekipie, z ekipą. Tylko co dziś robimy. Niedaremny trud, nie? Tak.
No, tak więc znowu wbiliśmy, teraz popracujemy sobie, podejrzewam, że jakieś półtora tygodnia tutaj. Jakoś tak, tak i z powrotem wracamy do Krzysia, tak więc jeśli się stęskniliście i spodobał wam się odcinek z Krzysiem, więc jeszcze pewnie z jeden się pojawi, bo musimy jeszcze chyba z 6 odcinków na Siniata dograć. W międzyczasie Krzysiek powiedział, że wywali jeszcze ścianę działową do kibla. On tam będzie coś tam cudował w własnym zakresie, ale powiedział, że wstawi nam parę drzwi, bo będziemy obrabiali właśnie ościeża drzwiowe. Tak więc na Siniacie będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda obróbka ościeża drzwiowego. No i ogólnie tam się jeszcze trochę rzeczy zapowiada takich ciekawych. Mamy dosyć takie fajne płyty, bo będzie jeszcze płyta Hydro. Ona jest w ogóle taka zupełnie inna niż te zielone, bo jest żółta. Mamy płytę ogniową. No generalnie będziemy robili dla was porównanie tych płyt od Siniata. Całkiem ciekawy temat. Sam jestem ciekaw, bo się trochę dowiem, nie? A ja chciałam w ogóle zrobić bloopery z naszych filmów, ale z naszych się nie da, bo my robimy wszystko na żywca i u nas nie ma. No tak więc wiecie, no niestety, ale jak się robi vlogi, no to co się powie, to pójdzie i nikt się tym nie przejmuje. I to nie musi iść ładnie do telewizji. Dawaj radio. Radijko, powiem wam szczerze, dobre radio, ale ciężkie. Ciężka locha. No baterijka ma małą i trochę za dużo miejsca zajmuje. Jeśli oni by ją tak o tyle ucięli, pewnie głośników by mniej weszło. To by było już zaje, ale powiem wam szczerze, że u Krzycha słuchaliśmy na jego radiu. On ma jakieś takie nowe radio. Ale ciche jest. Z innej firmy, ale jest kurde naprawdę o wiele, wiele cichsze, a to daje radę, naprawdę. Tak jak rozmawialiśmy z Kubą z Hilti. Tak. To mówił, że poprzedni model miał jeszcze chyba opcję ładowania telefonu, a ten chyba nie ma. No i podobno nie da się go zajechać, że można pylić, brudzić i nie da się go zajechać. Tak więc powiem wam szczerze, że jak już tak z miesiąc użytkujemy, dwa miesiące, no, będzie za tydzień dwa. To powiem wam szczerze, że radyjko naprawdę daje radę, bo nieskomplikowane, zobaczcie, tu są dwa przyciski, tutaj mamy przyciski funkcyjne, tak naprawdę, gdzie przerzucamy sobie między Bluetoothem, radiem, a AUXem, tu sobie mamy do przerzucenia stacji, bo można zapamiętać stację, Bluetooth, equalizer, jak i zegarek, także no takie łopatologiczne radio, ale naprawdę robi robotę, nie? No bo najważniejsze na robocie muzyczka. To muzyka. Można też mieć takie rzeczy, o Tomek tutaj ma takie rzeczy, tylko że wiecie, to radio, jeśli tutaj by przy gipsach zostało, no to by z niego nic nie zostało. To by już z niego nic nie zostało, a to można zalać wodą i nic nie będzie, nie? Dobra, kończymy. Z roboty do roboty. Tak jest. Zakładam swoją katankę. Kupiłem sobie ostatnio katankę, bo zimno. A tu z takim polarkiem, z misiem, powiem wam szczerze, że daje radę. Daje radę. Szefowej też kupiłem. A co? Ona to jest jeszcze lepsza ode mnie, bo ona ma jeszcze bluzę z wełny merino, nie? Tak więc. Dziewczyno w bluzie z wełny merino. No jest zimno. No, a Salceson ma jeszcze inne ubranko. Ale to dlatego, że Salceson musi jeszcze troszeczkę w tym pochodzić. Co ci się stało? Kosmici cię porwali. Bo ją porwali kosmici, jak kiedyś Teodora. Pokaż jak się, jaka modelka. Wiadomo. A zauważyłeś, że ona ma tu napisane kuna? To jest kunolis.